Przepraszam bardzo, czy to przypadkiem nie pan nauczył Tiago Ciąka nowoczesnego futbolu? Nie, to nauczyli we Włoszech. Ja to jedynie określenie, że Grande Canaludo, jako wielkie drzewo. To może opowiesz mi to przy kawie. Bardzo chętnie. To zapraszam. Jak reagowałeś na tytuły prasowe, na przykład farbowany kanarek w talii na wałki? Słyszałem o wiele rzeczy, ale akurat to ja się nie. Ale ładne, nie? Ale ładne. Co wiedziałeś o Polsce, zanim tutaj przyjechałeś? Mało widziałem. Widziałem tylko się co opowiadała rodzina, babcia, dziadek. Tych ludzi, którzy pochodzili też z Polski, ale nie mieli kontakty dokładnie w kraju, w Polsce. Także mało widziałem, języka nie znałem. Nigdy nie wyobrażałem, że kiedyś mogą być w Polsce i pracować, i grać i robić tego, co ja kocham. To oczywiście... Powiedziałeś, czemu nie. Zastanawiałeś, czemu nie. I był na testy, trener był probierz wtedy. 2 tygodnie na testy, później podpisał kontrakt i zostałem przez 4 lata. Cały czas w Białymstoku. Ten trener probierz, który krzyczał, ale krzyczał, bo cię lubił. No, myślę, że on mnie lubił. Michał, jeśli Tiago Cionek zetknął się z nowoczesną piłką, z nowoczesnym futbolem w Jagiellonii Białystok, to pozostaje pytanie, to co on wcześniej umiał? No akurat do Tiago to dużo historii jest. Jak się zderzył, to pierwsze zrobiliśmy test taki techniczny i zrobiliśmy taki, żeby przyjechać z Brazylii, to wydawało się, że to będzie piłkarz taki nieprzeciętny. No okazało się, że nazwaliśmy go po tym teście Grande Canaludo, to znaczy, że duże drzewo. No i tak to nie obraził się. No nie, no to generalnie został kapitanem reprezentacji Grande Canaludo, także dużo tam doszło tych zawodników później. Także jak pierwszy raz żonglował i nie umiał 10 razy podbić, to trochę byłem zdziwiony, że to Brazylijczyk, ale miał jedną cechę, której chyba Brazylijczycy nie mają, także to się nie dziwię, że on Polakiem bardziej jest niż Brazylijczykiem i po prostu, że był tak zaangażowany i to, co lepiej bronił niż atakował. Jego lewa noga to tylko była tak zwana do tramwaju. No ale jednak z podziwem obserwowałem, jak poprawiał tą technikę, jak z każdym rokiem wyglądał coraz lepiej. Myślę, że wszyscy piłkarze, którzy grali w Ekstraklasie w latach 2009-2012, Tiago Cionek nazwisko znali bardzo dobrze, ponieważ był to zawodnik nieustępliwy, dynamiczny, agresywny. Czy to Andrzej Niedzielan, który miał gdzieś tam przestawiony nos, czy Robert Lewandowski, który toczył boje, gdy graliśmy z Lechem Poznań. Na pewno po meczu byli mocno poobijani. Kiedy w ubiegłym roku Polonia wygrywała z Jagiellonią u siebie 2-0. O, i znowu teraz, no kolejny, to już druga taka sytuacja. Czerwona kartka. Ja go nigdy nie odstawiał nogi, szedł do końca. I był taki jak pitbull, można powiedzieć, który jak już dorwał swoją ofiarę, to ją do końca trzymał, szarpał. On też pokazuje taki przykład, że można piłkarza też nauczyć grać w piłkę, trzeba tylko chcieć. I to ja zawsze podkreślam, że talent jest tańszy od soli. Tiago nie był top jakiś piłkarz, ale właśnie z tą systematyką, tą ambitną taką postawą doszedł do tego, że został reprezentantem Polski. Gra we Włoszech i to chyba jest takie naprawdę spełnienie jego i życzę mu, aby właśnie tak się toczyły jego losy. Byliśmy na zgrupowaniu w Olecku. No i ja jeszcze spałem, nie pamiętam, około 12, czy nawet później, no przyjechał do mojego pokoju jednego zawodnika, tak?
Więc jak się obudziłem, widziałem, że mam lokatora w pokoju. Lokatora w pokoju. No i wtedy się przestawiał. Jestem Cionek, Tiago Cionek z Brazylii. Ale kiedyś się poznawaliście, kiedy Tiago Cionek ci się przedstawiał, to nie przedstawił ci się ani po polsku, ani po angielsku, tylko po portugalsku. Po portugalsku, tym bardziej się zdziwiłem, że o, nagle ktoś z Brazylii się pojawia. Ale Tiago od początku był zdecydowany na to, że chciał jak najszybciej nauczyć się po polsku. I to go wyróżniało na tle innych Brazylijczyków, że on bardziej chciał, szybciej się uczył, bardziej się do tego przyłożył? Tak, bo bardzo mu zależało ze względu na rodzinę, tak? Moje pradziadkowie popłynęli do Ameryki Południowej w początku XX wieku. Jak mieli na imię? Franciszek i Agata. Dlaczego twoi pradziadkowie wsiedli na statek i popłynęli do Ameryki Południowej? Dokładny powód nie znam na 100%, ale przypuszczam, że jak i miliony Polaków, którzy wyjechali z kraju, to szukali lepszych warunków życia. Akurat w Curitiba, gdzie się urodziłem, wokół, to było miejsce, gdzie Polacy w Brazylii, w Curitiba akurat dostali ziemię wtedy, bo Brazylia jest bardzo dużo i mało ludzi na tyle ziemię. To w początku XX wieku i Włochami, i Polakami dostali ziemię, żeby budować swoją rodzinę, tam zamieszkać i tam. Dlatego tych kolonia Polaków blisko Curitiba są bardzo duże ludzie mają nazwisko, polskie nazwisko w południu Brazylii. I jestem jeden z tych przypadków. Nie uznaję czegoś takiego jak stwierdzenie farbowane lisy. Jest to stwierdzenie obrażające ludzi, których pochodzenie, których korzenie są różnorodne. Polska to jest kraj, który przez lata, przez losy, jakie nas spotkały, miał wielkie fale emigracji i po prostu potomek jednej z nich gra teraz w reprezentacji Polski. Ja byłem w Curitibie w czasie mundialu w 2014 roku. W tym regionie Brazylii mieszka około 400 tysięcy ludzi pochodzenia polskiego. To są ludzie kultywujący polskie tradycje. To są ludzie niezapominający, skąd pochodzą. I możemy się zastanawiać, czy Tiago Cionek zasługuje na miejsce w reprezentacji Polski tylko pod względem sportowym. Czy jest wystarczająco dobry na boisku, a nie zastanawiając się, czy ma prawo grać w reprezentacji Polski. Ma prawo grać w reprezentacji Polski, ponieważ ma polskie pochodzenie. I tam urodził się twój dziadek czy twoja babcia z związku pradziadków? Obie. Moja babcia też jest od Polaków, którzy wyjechali, bo to skoro mieszkali w kolonii, to każdy później się związał się i moja babcia, to sam przypadek, mój dziadek, łączyli się razem i urodził się mój tata, który to ma krew 100% Polak i moja mama jest Brazylijka. No nie wiem, czy on powiedział to, nie, że jeżeli chodzi o jego ojciec, nie, że on do tej pory produkuje na przykład pod piwek w domu, robi pierogi, stara się zawsze tak jak trzymać pewne rzeczy, które się nauczyło od babci. Chodzi mi o to, że u niego w domu zawsze było coś od Polski. Pradziadek mówi po polsku, wiadomo, prababcia mówiła po polsku także. A jak z dziadkiem? Dziadkiem mówił bardzo dobrze. Już niestety nie żyje, ale moja babcia do 15 lat życia mówiła tylko po polsku w tej kolonii. To było tak mało polska w Brazylii. I kiedy wyjechali z tej kolonii do Curitiba, która była stolica, zaczęła uczyć się po portugalsku i przez 60 lat, 50 parę lat mówiła tylko po portugalsku. I zapomniała polskiego? I wtedy ja zacząłem grać w Polsce. Kiedy wróciłem do Brazylii, trochę opanowała języka z moją dziewczyną, to ona przypominała się normalnie, zaczęła mówić i rozmawiała
bez problemów i tak to było bardzo mi miło. Babcia chyba się za głowę złapała, jeśli okazało się, że będziesz grał w reprezentacji Polski. Jak bardzo historia zatoczyła koło. No, ona w piłce się nie interesuje bardzo, nie wie o co chodzi, ale fakty, że ja mieszkałem w Polsce, to było nie do pojęcia. Nie? Po ponad 100 lat ktoś z rodziny wróci się do kraju, który pochodzi, to jest na pewno coś ciekawe, wzbudza emocje w rodzinę i cieszę się, że ze mną tak się stało. Ale trzeba go pochwalić, bo po trzech miesiącach już umiał po polsku rozmawiać i było mu łatwiej, bo nawet jak mu ktoś zagadnął, w szczególności pamiętam na siłowni, jak bardzo często właśnie Tiago. Niektórzy właśnie zawsze patrzyłem, że dlaczego są w tym samym czasie, jak my mamy siłownię i dziwiłem się zawsze, że te kobiety jeszcze wymalowane były, także no, ale my trenerzy nie mieliśmy szans, no to już musieli ci młodzi się wtedy wziąć to do roboty. Był aktywny, to znaczy, że chciał mówić, mimo że jego polski, wiadomo, jak to każdego obcokrajowca przyjeżdżającego do Polski był śmieszny, to jednak on się tym nie zrażał, cały czas rozmawiał, bo wiadomo, są różne charaktery i różni piłkarze zamykają się w sobie, mówiąc albo po angielsku, albo bardzo mało, dziękuję, plosie i takie inne standardy po polsku. Natomiast on nie, on próbował budować zdania, no w czym mu zapewne pomogła partnerka, tak? Bo jak dobrze wiemy, zakochał się w Białymstoku nie tylko z racji boiska, treningu czy wyników, ale również znalazł miłość swojego życia. Tiago Czonek właśnie mieszkał sam na początku i miał do tego dużo czasu, żeby się nauczyć. Tak? Pamiętam, że szukał w internecie jakiś program, jakaś aplikacja za darmo, żeby się nauczył, ale na jego szczęście, że się pojawiała Justyna i to wtedy już była taki szał, żeby on po prostu jak najszybciej się nauczył. Co cię uczył? Dziewczyna moja, wiecie, dziewczyna. Mieszka z tobą teraz we Włoszech? Tak, mieszkamy już 6 lat we Włoszech i no, jest ze mną cały czas. To dzięki niej tak pięknie mówisz? No, dzięki niej, tak. Poprawia cię? Ciągle, codziennie. Denerwuje cię to? Denerwuje, że nie do końca nie umiem tę końcówkę jeszcze, bo polski język jest bardzo trudny, bardzo ciężko, ale jeżeli z czasem to będzie coraz lepsze. Opowiedz o tym czasie, kiedy przyszło powołanie od trenera Nawałki. Dzwonił do mnie osobiście trener Nawałka. Mówił, że z początku jego kadencji, że on sprawdzi kilka wariantów i że moje nazwisko, on będzie oglądać kilka meczów, będzie decydował, czy na przyszłość mogłoby reprezentować, pytał, czy bym chciał. Nie obiecywał mi nic, ale od razu mówił, że to dla mnie jest marzenie i jestem w dyspozycji i na pewno będzie. Tego mnie zmotywuje do dalsza praca. Wśród powołanych znalazł się również Tiago Czonek. Dłuższy okres czasu obserwujemy tego zawodnika. Z pewnością zasługuje na swoją szansę w reprezentacji. Co tu dużo mówić, nie jest to zawodnik, który będzie decydował o utrzymaniu się przy piłce, czy też brał w akcjach ofensywnych. Natomiast oczywiście liczymy na to, że zaprezentuje się bardzo solidnie w grze defensywnej. Tydzień później zadzwonił do mnie, że będzie sparing z Niemcami i że chciał mnie sprawdzić. Nie miałem czas zastanowić. Kilka dni później leciałem do Hamburga, jeden trening i od razu na boisku zagraliśmy sparing z Niemcami. Był remis 0-0 i od tego momentu było systematyczne powołanie i cieszę się. Co on może dać reprezentacji?
No już daje bardzo dużo, bo daje rywalizację i daje stabilność do trenera Wałki. I wydaje mi się, że trener Wałka go bierze po to, bo wie, że zawsze na niego może liczyć i w tych trudnych momentach on będzie zawsze tam, będzie takim jego żołnierzem i Thiago na pewno taki jest. To jest właśnie ten moment taki, że taki piłkarz właśnie tak jak on się nigdy nie poddał. On zawsze czekał na tą swoją szansę, jak już dostał, to już ją wykorzystał. Przede wszystkim Thiago jest bardzo pozytywny i dla zespołu i jest bardzo pracowity. Zawsze jest do dyspozycji. Czy on gra, czy nie gra, on zachowuje się tak samo. On zdaje sobie sprawę, że dla niego jest naprawdę bardzo ważne być w reprezentacji Polski. Każdy raz, jak on dostanie powołane, jest w Polsce. Rozmawiamy długo i on jest bardzo, bardzo szczęśliwy, że można po prostu w reprezentacji Polski grać. Nie możemy Thiago Cionka traktować jako naturalizowanego Polaka. To nie jest człowiek, który zobaczył Polskę w wieku 25 lat, wcześniej nie słysząc o niej nawet słowa. To jest fanatyk polskiej historii, to jest człowiek, który się interesuje losami, jakie spotkały jego rodzinę. Byłem w Polsce pierwszy raz 2008 roku i od tego momentu zacząłem poszukać dokumentów. Starałem się o obywatelstwo. Myślę, że to był bardzo fajny okres mojego życia, który człowiek wie skąd pochodzi dokładnie, zna swoją historię, także to było nie tylko związane z paszportem, ale wiedząc kim jestem. No właśnie też o to miałam zapytać, czy to były takie poszukiwania, żeby odnaleźć samego siebie, czy poszukiwania już poparte myśleniem, że a może kiedyś zagram dla reprezentacji Polski? Nie, wtedy grałem w Jagiellonie i chciałem tylko grać, dobrze się prezentować i ten paszport, jaki pani mówiła, to był też poszukający siebie w tej sytuacji, bo to mi motywował, żeby wiedzieć, skąd pochodzę, jeżeli historia, kraj, który mieszkam, który pochodzę i chcesz mi powiedzieć, że interesujesz się historią Polski? No też tak, bo w szkole, kiedy byłem mały, to historia się nie interesowała. Ale kiedy żyjesz w kraju i możesz dotykać, jesteś na miejscu, gdzie pewne rzeczy zdarzało się, to kiedy idziesz na ulicę, tutaj w Polsce, w każdym miastu praktycznie są monumenty i oddychasz tę historię. Ogólnie w Polsce, wszędzie, jak mówią, możesz oddychać tę historię. Thiago jest, mimo wygląda na poważnego, ale on poważny nie jest. Jak popełnił błąd techniczny, no i mówi, no jestem Polakiem, nie? A jak wiesz, wszło coś, to no, to z tym Brazylijczykiem, nie? Także żartowaliśmy, nawet trener mówi, no, do niego wtedy probie, że jak, tak jak mówię, nie? Taki błąd techniczny, no, no to widać, że jesteś Polakiem, nie? I tak było fajnie. Jeśli kiedyś Polska będzie grać z Brazylią, to będziesz śpiewał dwa hymny? Nie, będę, nie wiem, jak to będzie. Jeżeli udać w tej mistrzostwa świata, to by się cieszył bardzo, bo to znaczy, że co najmniej na ćwierćfinał byśmy byli, tak się. Często zwracałem mu uwagę, żeby w defensywie grał jak Polak, a w ofensywie jak Brazylijczyk. No, ale to raczej ciężko wychodziło mu, bo jak już przekraczał jakieś bariery, to już był zawsze jakiś problem wtedy. Tylko to trzeba rozgraniczyć bardzo dużo, bo on był wtedy jako młody zawodnik i gdzieś tam ten postęp, który się robi, to regularnie, jak nie ma urazów zawodnik, to on może się rozwijać i to w jego wypadku tak było, ale rzeczywiście jak patrzyłem teraz parę razy na niego w meczach, to już widać było, że jest to taki brazylijski bardziej zawodnik, bo coraz lepiej operuje piłką i potrafi wgrać i na pewno no każdy trener się cieszy, jak jakiś jego wychowanek czy zawodnik, który jest grany hymn i jest w tym składzie, także fajnie, że ma te momenty polskiego obrońcy, a brazylijskiego też takiego ofensywnego piłkarza. Thiago Cionek to jest chłopak niezwykle pogodny i pracowity. Na treningach naprawdę od poniedziałku do piątku miałem z nim nie lada przeprawę, bo był to chłopak twardy, surowy.
I gdyby mi ktoś powiedział, że wyląduje w Serie A i się utrzyma w Serie A, postawiłbym wszystkie pieniądze, że tak nie będzie, bo nie sądziłem, że poza cechami wolicjonalnymi też poprawi swoją technikę użytkową, jak to się mówi popularnie. Bo Thiago, mimo że był, jest Brazylijczykiem w jakimś tam stopniu, to jednak z techniką miał wówczas w latach 9-2-12 dużo na bakier, a jednak mocno się pomyliłem. Pomyliłem się również w tej kwestii, że Thiago miał nieznane koneksje polskie i został reprezentantem Polski. I mało tego, nie jednego meczu, jednego sezonu, ale jest już od 3 lat chyba w tej reprezentacji, z czego z całego serca mu gratuluję, bo ja się pomyliłem. Znasz hymn polski? Tak, znam oczywiście. Śpiewać ten hymn przy pełnym stadion na Narodowie, jak ostatnio graliśmy, to jest coś magicznego, ciężko do opisania. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my ziemi, co na obsa przemocy wzięła, szablą odbierze. Jestem pod wrażeniem. Marsz, marsz, dobra, tak dalej.